Szanowni Państwo, koledzy i koleżanki, w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Kędzierzyn-Koźle oraz Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś, z której kolega przewodniczący Adam Bujak niestety jest z nami dzisiaj zdalnie ze względu na kwarantannę, witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu Open Space. Jest to forma spotkania, która zaprzecza formule konferencji i jej celem jest przede wszystkim danie głosu młodzieży. Nie mamy tu... Przepraszam, ale czy wydawało się, że sama Młodzieżowa Rada już jest głosem młodzieży, a teraz dajemy jeszcze bardziej ten głos młodzieży? I na czym? Dlaczego? Młodzieżowa Rada jest reprezentacją, natomiast młodzieżą jesteśmy wszyscy i zależy nam na tej inicjatywie oddolnej, żeby to właśnie młodzież, każdy z osobna, kto chce, kto ma taką chęć, wyraził swoje zdanie, żebyśmy my jako reprezentacja mieli pełniejszy obraz na to, czego potrzebuje młodzież. A czy to nie jest tak, że młodzi mówią, że to się nic nie da, że się nic nie dzieje i generalnie nie chce im się nic? Oczywiście, no wiadomo, mamy czasy takie, jakie mamy i uważam, że to jest właśnie moment, w którym młodzież powinna zacząć brać sprawy w swoje ręce i próbować jakoś wychodzić, ponieważ bez tego no tak naprawdę nic się nie zadzieje i będziemy trwać w takim letargu. I to spotkanie, ta konferencja Open Space jest właśnie taką iskrą, takim zapalnikiem do tego, żeby młodzież zaczęła tworzyć inicjatywy oddolne w Kędzierzynie. A jak już te pomysły się pojawią, to co wy z nimi zrobicie? Przekażemy rekomendacje do odpowiednich władz i także zajmiemy się nimi sami jako Młodzieżowa Rada. Nasza kadencja trwa do września, więc te postulaty, które uda się zrealizować, będziemy realizować, a reszta zostanie przekazana jako taki spadek dla nowej kadencji, która będzie zaprzysiężana w październiku. Zawsze każdy dobry pomysł będziemy starali się realizować i to nie podlega żadnej dyskusji. A tego typu formy spotkań, no, dyskusji panelowej, bo tak bym to określił, myśmy zresztą już prowadzili z młodzieżą taką dyskusję w przypadku debat oświatowych. No, mniej więcej na tym samym to polegało i rzeczywiście efekty czy wnioski z tego były bardzo ciekawe i staramy się je dzisiaj realizować. Takie dwie debaty oświatowe się odbyły. Myślę, że ta debata będzie na podobnym poziomie i będzie miała bardzo ciekawe wnioski. No to dobrze. Zaraz zadam pytanie w imieniu młodych ludzi, z którymi rozmawiałem. To czy to oznacza, że na Dniach Miasta będzie wreszcie dzień hip-hopu? To ciekawa propozycja. Myślę, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, który zawsze no, realizuje to zadanie, weźmie to pod uwagę. Pamiętajmy, że od 2 lat praktycznie rzecz biorąc no, nie odbywały się Dni Miasta w tej formule takiej ogólnej ze względu na pandemię. Może w końcu będziemy mieli jakąś szansę, że ta ogromna fala, która nas teraz zaatakowała, szybko odejdzie. Niekoniecznie celujemy w wykłady, celujemy w dyskusję, a przerwa stwarza świetną okazję do dyskusji. Stąd istotne jest tak naprawdę wszystko to, co się dzieje między ludźmi. Czy to się dzieje w czasie pracy grupowej, w czasie dyskusji takiej zorganizowanej w grupach, czy w czasie przerw. Kluczowe jest to, żeby rzeczywiście wyzwolić z młodych tą energię, ten potencjał, to jakby chęć do rozmawiania ze sobą i każda przestrzeń jest do tego dobra. To jest żywioł, ale to jest żywioł troszkę uporządkowany. Open Space jest pozornie spontaniczną metodą, natomiast ona ma swoje reguły. Też nawet jeśli po tym czasie żywiołu już przejdziemy do dyskusji w grupach, każda grupa ma swojego sekretarza, są określone zasady, pilnujemy czasu. Przede wszystkim powstają raporty, w których są spisane wszystkie wnioski, więc jest to połączenie właśnie tego żywiołu, energii, chęci do rozmowy z konkretem, który ma potem być poniesiony dalej, w tym przypadku przez Młodzieżową Radę. Czasem to są takie pomysły bardzo daleko idące, bo na przykład nie w każdej gminie wiejskiej powstanie nam akwapark przykładowo, natomiast tam, gdzie to są pomysły rzeczywiście realne, albo w krótkiej, albo w długoterminowej perspektywie, to te debaty Open Space dają w zasadzie gotowy plan pracy, czy to dla lokalnej młodzieżowej rady, czy to dla władz lokalnych do pracy z młodzieżą. I rzeczywiście jest tak, że przynajmniej część tych wątków, które się pojawiają, jest potem realizowana, bo to, co my zaobserwowaliśmy, to, że bardzo często jest tak, że władze gmin, powiatów, województwa też często są otwarte na młodzież, tylko jest problem, jak zebrać rzeczywiste potrzeby i pomysły od tej młodzieży. Więc... Przed chwilą pytaliśmy pana wiceprezydenta, zadałem mu konkretny temat. Koncerty hip-hopowe na Dniach Miasta. Ja o tym postulacie słyszałem wielokrotnie, ale on mówi, że tak naprawdę nikt ani do niego, ani do dyrektora Domu Kultury, który realizuje Dni Miasta, nie przyszedł z takim pomysłem. Młodzi czasami narzekają, że nikt ich nie słucha, ale sami nie wyjdą z tą inicjatywą.
Tak, to jest drugi problem. My też jako stowarzyszenie bardzo mocno staramy się pracować z młodzieżą pod kątem współpracy z samorządem, pokazania możliwości tej współpracy, dróg, jak załatwić różne rzeczy. Też, że jakby punktem wyjścia jest dialog, a niekoniecznie przyjście na tak, narzekanie i że my chcemy. Tylko, że do tego trzeba rozmawiać, ale też trzeba się zaangażować. I trochę w tym kierunku staramy się tą pracę układać. To jest też to, co chcielibyśmy dzisiaj młodzieży powiedzieć. Słuchamy, co macie do powiedzenia, ale wy musicie o tym mówić. To wam musi również zależeć. O tym też będziemy w czasie podsumowania rozmawiać. Chciałbym podziękować wam za to, że gdzieś tam nas dołączacie do tej dyskusji wokół problemów ludzi młodych, z którymi się gdzieś tam borykacie. Tak sobie miałem okazję gdzieś tutaj spojrzeć na te obszary działania, także widzę naprawdę, że dostrzegacie tutaj wieloaspektowo tą naszą rzeczywistość codzienną, z którą się gdzieś tam stykamy, że to nie są tylko kwestie, wiecie, szkół, ewentualnie jakichś miejsc rozrywki, ale zwracacie uwagę na przykład na transport, czy też nawet na infrastrukturę rowerową, czy też infrastrukturę drogową. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, liczę na to, że wy jako tutaj najbardziej tacy zaangażowani, tacy jako liderzy swoich środowisk, tych młodzieżowych, osiedlowych, prawda, będziecie właśnie tym takim kołem zamachowym, który będzie pomagał nam, samorządowcom tutaj zmieniać tą naszą rzeczywistość wokół. Również, słuchajcie, bardzo się cieszę z tego, że idziecie w kierunku tutaj integracji z innymi środowiskami. Mówię tutaj o młodzieży z terenu gminy Reńska Wieś. Wiem, że tam część osób jest online, także serdecznie również pozdrawiamy tam tych, którzy są online. To też jest, słuchajcie, taki znak czasów, prawda? Bo dzisiaj wiemy, że edukacja też jest online w znacznej mierze, ale to spotkanie też może być w takiej fajnej, otwartej formule. My na pewno z panem prezydentem tu jakiś czas będziemy i chcielibyśmy na pewno aktywnie też uczestniczyć w pracach waszych zespołów. Jeśli byście mieli też jakieś pytania do nas bezpośrednie, takie byście chcieli dwa słowa zamienić w grupie, jednoosobowo, też was do tego serdecznie zapraszamy i słuchajcie, naprawdę wsłuchujemy się w wasz głos i w wasze propozycje. Także udanych dzisiaj obrad, udanych spotkań i wymiany doświadczeń, tego wam tutaj serdecznie życzymy.